Patryk Walczak, przed nami mecz Polska-Kosowo. O właśnie, jak zapamiętałeś tego rywala, bo przypomnijmy, w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata tym razem we styczniu tego roku wygraliście z nimi, choć początek nie był łatwy. No tak, zgadza się, tak właśnie było na początku. Jeżeli chodzi o rywala, to tak jak już wcześniej wspominałem w rozmowie, jest dwóch zawodników, którzy się tam wyróżniali na tle całego zespołu. Oczywiście wiemy, na jakim poziomie gra zespół z Kosowa, także no, dla nas nie ma nic innego po prostu jak wygranie tego meczu i tyle. A czy słowo koncentracja będziecie często przed i w trakcie meczu sobie powtarzali i odmieniali przez różne przypadki? No uważam, że wszyscy chyba sobie zdają sprawę, jaki jest nasz cel i to, że właśnie ta koncentracja będzie najważniejsza, żeby podczas takiego spotkania zagrać jak najlepiej właśnie na pełnej koncentracji, żeby nie było jakiegoś niepotrzebnego rozluźnienia, które może później spowodować, że gdzieś przez jakieś głupie błędy będziemy tracić bramki. W tym roku, jeśli mówimy o kwalifikacji, czeka Was jeszcze jeden mecz w Izraelu. Czy już myślicie też i o tym rywalu, bo to kilka dni i trzeba będzie też podjąć walkę? No zgadza się. Na razie, na chwilę obecną zaczniemy pracę w pewnym składzie tak naprawdę. I sam osobiście mogę powiedzieć, że jeszcze nie miałem przyjemności widzieć Izraela. Jedyne, co mi się gdzieś tam obiło uszy w kuluarach, to, że nie wiem, czy to jest prawda, ale Rasko Stojkowicz podobno ma być w tej reprezentacji. Tak, zgadza się. Nawet potwierdzamy, że przyjął obywatelstwo izraelskie.